Siemaneczko, ja jestem Hubert i na dzisiejszym filmie zabiorę Was razem z nami do lokalnego bieszczadzkiego browaru, który nazywa się Ursa Major. Jest to browar mieszczący się w miejscowości Uherce Mineralne. Już kiedyś miałem przyjemność w nim być. Sprawdzimy, co się pozmieniało i pokażemy Wam, jak to wygląda od wewnątrz, bo jest to naprawdę bardzo warte uwagi miejsce na mapie Bieszczad, więc dzisiaj taka wycieczka nas czeka. A w tym momencie dzień rozpoczynam sobie od wymarszu do sklepu, ponieważ trochę rzeczy nam brakuje, żeby zjeść pyszne śniadanko, tak jakbyśmy sobie chcieli zjeść. I po raz kolejny czekamy pod górkę i z górki, pod górkę i z górki. Ach, te uroki, górskie uroki spacerowiczów. I jeszcze jedno, nie ufajcie nigdy aplikacji pogodowej. Chyba nie jest żadnym wyznacznikiem. Dzisiaj jest 98% na deszcz. No taki rano padał, ale słoneczko, piękne niebo, cudownie, cieplutko. Ktoś tu kłamie. No ja już dochodzę do naszej przyczepy po naprawdę mocnym spacerku z rana i chciałem Wam powiedzieć o następstwie mojego zapominalstwa. No widzicie te rowerki? No niestety ten deszcz pada sobie w nocy, w ciągu dnia też trochę. No i cały tydzień będzie taki z pewnością umiarkowano mieszany. No i tutaj ten przedsionek, jakby był, to te rowery miały sobie tam stać w tym przedsionku. No ale niestety tak nie jest i muszą sobie tutaj stać i moknąć. Kochana żonka robi pyszne śniadanko, jajeczniczka. Będzie z kawusią. No i bułeczki, po które byłem w sklepie. Ogóreczek, woda i trochę pracy. Jesień się zaczyna, kochani. Rodzinka spakowana do wyjazdu i jedziemy na Uherce Mineralne. Zobaczymy, jak ten browarek się rozlewa. Siemanko, dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy na parkingu. No i tak oto się prezentuje ten budynek. Browar Ursa Major, ogródki. No jak widać, nawet autokar z jakąś wycieczką tutaj przyjeżdża, więc no jest to miejsce również takie bardzo ciekawe, jeśli chodzi o mapę Bieszczad, taką turystyczną mapę Bieszczad, miejsc, które warto odwiedzić. Tutaj po drodze jest tak oflagowane, że to jest tutaj. Także autko na parkingu i idziemy zobaczyć, jak to wygląda. A taka ciekawostka, tutaj jest takie miejsce, gdzie naładuje swoje akumulatory z bieszczadzkiego słońca, czyli jedyne w Bieszczadach miejsce, gdzie można sobie autko naładować, jedyna taka stacja ładująca auta elektryczne. A tutaj tak, Esencja Karpat, to jest właśnie sklep z regionalnymi wyrobami bieszczadzkimi. Jest nawet cała mapa tego ośrodka. Tutaj w ogóle można sobie dojść do przystanku takich drezn rowerowych, na które prawdopodobnie się wybierzemy, ale jeszcze zobaczymy w drodze powrotnej. O, a z tej strony patrząc można zauważyć, że cały dach jest wyłożony w panelach fotowoltaicznych, bo jedną z zalet tego miejsca jest fakt, że w 100% prąd, który wykorzystują, również pozyskują ze słońca, także ekologia na maksa. Stacja Browar Ursa Major, tutaj sobie pędząc właśnie drezyną rowerową można sobie zrobić przystanek właśnie na piwko. I nie tylko. Jesteśmy w sklepiku. Cała masa różnych bieszczadzkich fajnych wyrobów. Poza piwkiem również ocet piwny można sobie tutaj stestować i zakupić. Teraz wejdziemy sobie do środka, do galerii sztuki bieszczadzkiej. Wygląda to tak, że z jednej strony można iść do sklepu. Piękne malunki na ścianie, tam kończy się to sklepem. A idąc w tą stronę, tutaj również
są zdjęcia tego, jak wygląda ten browar. Naprawdę klimatyczne miejsce. Wejdźmy do środka. Tutaj sobie można degustować te piwka i inne ciekawe smakołyki. A zza szyby widać całą tą kadzielnię browaru. Wszystkie te kadzie. I tak dalej, i tak dalej. I dwa piętra wypchane sztuką. Generalnie niesamowite, piękne, kolorowe miejsce. Generalnie wow, coś niesamowitego. To wszystko ma swoją cenę, można to kupić. Taka galeria sztuki. No ekstra miejsce, nawet lampy są niezwykłe. No także tak, ja się teraz podelektuję tymi widokami. Zapraszam Was bardzo serdecznie w to miejsce i do zobaczenia w następnym ujęciu. Jeszcze jedno pięterko wspaniałości. Nawet można kupić unikatową deskę do krojenia. Wow, to wszystko ma taki klimat, że hej. Taka deseczka 8,5 stówki. Jakie regały w ogóle. Taka gruba deka na regale. Jeszcze jedno zerknięcie z samej góry. Niestety na tą część, gdzie to piwko jest ważone, wejść nie może ze względu na COVID-19. Wejście i zwiedzanie tej kadzielni z przewodnikiem jest po prostu w tym czasie niemożliwe i utrudnione, ale może jak Wy tutaj przyjedziecie, to już będzie to możliwe. No generalnie niesamowite doznanie wejść w takie piękne miejsce. Szukamy Zuzanny, o, siedzi tam sobie. W ogóle każdy aspekt tutaj jest dopracowany, nawet tutaj na linkach rośnie sobie chmiel i tutaj wzdłuż na rynnie. Nawet autko klimatyczne do rozwozu browarka. Co dobrego przyniosłaś? Soczek jabłkowy dla Ciebie, wyciskany. A dla mnie jakieś piwo ciemne, nie wiem, jak się nazywa. I deska serów Beczesa. Na zdrówko. Tutaj nawet podkładka do browaru jest rozpiską logotypu, z czego się składa i dlaczego taki wybór. Na miejscu można jeszcze zdegustować lokalnych serków, owczych, kozich i nie tylko. I co powiesz? Wszystko pyszne. Ten żółty jest zbity. I ten z koziarkiem na jety chyba by się pasował. Fajnie, taki inny. Ja uwielbiam żółte sery, więc to jest wyśmienite. Piwko to ma. W ogóle jeszcze przeozdobione szkami chmielu. No. I listem. Szałwi. Ale zobacz, jaki to jest. Fajna tekstura. O, coś wiem. No my już kończymy naszą przygodę w browarze Ursa Major. I ciekawostka na do widzenia. Ursa Major, to z łacińskiego, znaczy wielka niedźwiedzica. Dlatego w logotypie jest duży niedźwiedź. W sumie wielki.
po zwiedzaniu browaru w Uchercach dojechaliśmy sobie do Soliny, idziemy na zaporę, zobaczymy jak ta zapora wygląda z góry i zobaczycie sobie to razem z nami. Zapraszam. Na parkingu, który kosztował nas dwie dyszki, jest bezpośrednie wyjście po schodkach ze znakami do zapory, więc idziemy. Kolejka do szaletu. A tutaj jest grubo. Tu jest grubo. Ludzi, cała pajda. Taka bieszczadzka chińszczyzna. Dobra, generalnie tak, omijając cały ten chiński targ, dochodzimy do wejścia na zaporę. O, proszę, zakaz lotów dronami i fotografowania. A w związku z tym, że ja nie fotografuję, tylko nagrywam, to sobie na luzaku wbijamy tutaj na zaporkę. O, proszę. Kawał betonu pod nami i kupa energii odzyskana. Naturalne, z natury odzyskana. Z drugiej strony jest taki widok. Tam jest oczywiście rzeka, która napędza całe to ustrojstwo. Z tego co wiem, to tutaj były organizowane takie wycieczki do wnętrza tej zapory elektrowni wodnej, żeby można było zobaczyć jak sobie to działa i funkcjonuje od środka, ale podejrzewam, że ze względu na te pandemiczne tematy też, tak jak w tym browarze, jest to na ten czas wyłączone po prostu z turystyki, więc no jeszcze się upewnię, ale myślę, że tak to właśnie wygląda. Strasznie razi słońce. To dobrze, że jest. A ma miejsce tutaj taka inwestycja, w tym miejscu widać, budowane są takie, no nie wiem jak nazwać, takie słupy trzymające kolejkę linową i z drugiej strony również takie słupy tutaj są budowane, bo będzie tutaj taka kolejka widokowa sobie nad tą tamą, nad rzeką przepuszczona, żeby sobie przejechać się i popatrzeć z góry jak to wygląda, także bardzo fajna inwestycja. Kawał rzeki ten sam. Zapora wysokości 82 metrów. No i z tej strony mała marina, gdzie można wynająć sobie właśnie rejs po jeziorku. Jakieś rowerki i tak dalej. Do tego restauracje. Tego typu miejscóweczka tutaj jest. Myślę, że warto to zobaczyć na własne oczy, bo ta zapora jest naprawdę imponująca. Jeżeli chodzi o ten film, to by było na tyle, także zostawcie suba na kanale, dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Przyjeżdżajcie do Soliny, bo naprawdę warto. I do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! Opłata fakultatywna za złotówkę za zdjęcie przy bramie Bieszczad, ale ja nie robię zdjęcia, nagrywam.